Przeświętą, a szczególnie panu księdzu Krzysztofowi za bardzo wspaniałą, taką pouczającą homilię. Serdecznie dziękujemy również wszystkim pocztom sztandarowym obecnym na dzisiejszej uroczystości, Bractwu Pułkowemu, jak również wszystkim państwu, którzy tak licznie przybyli na dzisiejszą uroczystość. Święto Narodowe, które obchodzimy w rocznicę kolejnego 3 maja, jest jednym z tych dni w roku, który skłania do refleksji nad znaczeniem takich słów jak wolność i odpowiedzialność, przede wszystkim w kontekście państwa, narodu, a także naszej małej ojczyzny. Jak co roku oddajemy hołd naszym bohaterom w imię naszej tożsamości, wolności i przyszłości ojczyzny. Konstytucja 3 maja jest jednym z symboli naszej niepodległości oraz ważnym elementem pamięci zbiorowej. Przez dziesięciolecia prawo odkultywowania pamięci o jej uchwaleniu świadczyło o kondycji polskiej państwowości. W tym roku obchodzimy właśnie 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dokładnie 232 lata temu Sejm Czteroletni uchwalił ustawę, która gruntownie zreformowała państwo. Na przekór tragicznemu położeniu, w jakim znalazła się Rzeczpospolita u schyłku XVIII wieku, wierzono, że ten zdrowy wysiłek może doprowadzić do odrodzenia państwa i dać impuls dla kolejnych pokoleń Polaków dążących do niepodległości. Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku spotkała się również z uznaniem narodu i została ostatecznie przyjęta przez nasze społeczeństwo. Niosła nadzieję na przemiany, a przede wszystkim była zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności Rzeczpospolitej. Wnosiła godzące w bezpieczeństwo państwa wybrałem wodę i wolną lekcję. Miastom nadano nowe prawa, poszerzono krąg ludzi odpowiedzialnych za los ojczyzny, poprzez przyznanie stanowi mieszczańskiemu nowych praw i obowiązków. Pod opiekę prawa i rządu wzięto również ludność wiejską. Konstytucja 3 maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. Dobro, którego w obecnych czasach nam potrzeba i które powinniśmy pielęgnować. Dlatego też, niezależnie od politycznych podziałów i sporów, starajmy się szukać drogi do zrozumienia, jak wielką wartością dla wszystkich pokoleń Polaków była i jest wolna, niepodległa ojczyzna. 3 maja, cóż to za data dla setek młodych ludzi, tutaj nas wielu, nic nieznaczących uroczystości. Dziś, żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości. Nudzą nas uroczystości, a paleją rocznice święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna własnej przeszłości, umiera, nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę, aby rozważyć trzy słowa ważne w historii Polski, pojawiające się jako hasło narodowe Polaków. Brzmią one: Bóg, honor, ojczyzna. My, uczniowie klas starszych, powinniśmy w przystępny sposób przedstawić młodszym kolegom, co się działo 3 maja 1791 roku. A cóż takiego wtedy się wydarzyło? To właśnie 3 maja 1791 roku w Polsce uchwalono konstytucję. Konstytucję? A co to takiego? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zawiera prawa i obowiązki obywateli. Mówię o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić. Określa jego ustrój. Czy Polsce była potrzebna konstytucja? Tak, była bardzo potrzebna. Konstytucja była również dla Rzeczpospolitej. Mogła umocnić i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia państwa silne i nowoczesne. To znaczy, że w XVIII wieku byliśmy państwem słabym. W XVII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba. Bankiem był nasz najbliższy kraj, w rzeczywistości ludzi i magnaci. Sytuację tę pogorszywali sąsiedzi Polski. Na szczęście znaleźli się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli zło kraju i grożące niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Ulicą drugą Hołonta jest Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz wielu innych.
nazwą Konstytucji 3 maja. Była to konstytucja postępowa jak na owe czasy. Konstytucja pierwsza w Europie, druga na świecie. Ciekawe, jak to było. Wyobraźcie sobie ciepły wiosenny dzień. Wokół Zamku Królewskiego zebrały się tłumy ludzi. Każdy chciał wiedzieć, co dzieje się w sali sejmowej. Sejm obradował już 4 lata. Posłowie kochający ojczyznę dążyli do zmian, które uratowały nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja. Mości panowie, panie marszałku sejmowy, róbmy ustawę, róbmy ją dzisiaj. Zaklinam was, najjaśniejsze stany, abyście raczyli tę nową konstytucję przyjąć. Ciebie zaś, najjaśniejszy królu, proszę, abyś najpierw na jej przyjęcie wykonał obywatelską przysięgę, a my wszyscy za twym pójdziemy przykładem. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, ja, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, największą stałością ducha. Mniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie ze świętą. Za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał odmienienia mnie jakiego artykułu. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę waszmość panów, kto kocha ojczyznę, niech idzie za nami do kościoła, aby wykonać tę przysięgę. Viva konstytucja! Viva król! Viva wszystkie stany! Yeah.
Thank you.